Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Ja... wiecie co... nie wiem no... jest mi ciężko, jest mi kurde strasznie ciężko podejść do Forza Horizon 5, do tego trybu. Tutaj są hardkorowi gracze, to już wam mówiłem na ostatnim odcinku. Ej... nie udało mi się nic wygrać od dawna. Nie wiem, czy mi się to uda, ale jestem nastawiony teraz w 100% bojowo. W 100% bojowo jestem nastawiony do dzisiejszych meczy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, pierwszy dzień czekania, Szulcek pozdrowi Bartków! Dzisiaj pozdrawiam Bartków. Ej, serio? Najbardziej polajkowaliście pod ostatnim filmem komentarz idealnie przed kościołem. Ostatni film z trybu Fortnite, no kurde, nikt z was nie polajkował jakichś pozdrowień dla kogoś. Ej, napiszcie mi w komentarzu, kogo mam pozdrowić, okej? O kurde, wiecie co? Co ja zrobiłem? Gram na skrzyni manualnej ze sprzęgłem! Zapomniałem zmienić na sekwencję. Ja lubię na sekwencji grać w eliminatora, bo manualne ze sprzęgłem to jest katastrofa czasami. Okej, dobra, może jakoś sobie poradzę, zobaczymy. O kurde, tego nie można zmienić teraz, ty! What? Cholera! O nie, mój samochód! Aj! Jedźże, kupo złomu! O, widzę dropa, okej, jedziemy. Mamy pierwszego gościa, jedziemy! Poszedł, bo za kurde no... No dobra, jedziemy, kurde, zero litości, bo ja tu cały czas przegrywam! Nic nie wygrałem od bardzo dawna. Nie wiem czy pamiętacie w ogóle kiedykolwiek w Forza Horizon 5 wygrałem cokolwiek. Mam wrażenie, że przegram zaraz z tym garbusem, który mnie tam z tyłu goni. Nie no, byłoby ciężko, ale jest taka szansa, no kurde. Wszystko może się zdarzyć z ludzkiem. Najgorsza jest ta skrzynia manualna, ale jakoś może sobie poradzę, zobaczymy. Dobra, skręcamy tutaj. Jak się tu jechało? Dobra, to mijamy. Ach, kurczę, trochę źle pojechałem. Okej. Mogłem pojechać sobie drogą, ale... coś mi się wydaje, że mam jeszcze sporo czasu. Jest okej. Tam widziałem na strefie kogoś. O, już do mnie jedzie, okej. Zobaczmy. Czekaj, bo musimy tu... Co my tu robimy? Dobra, dawaj, piąty poziom kontra piąty poziom. Nie będzie źle chyba. Na asfalt. O kurde! Aż... ja myślałem, że też będzie w drugą stronę, a tutaj w kompletnie innym kierunku musimy jechać. No, ciekawe jak to pójdzie. Kurde, jeszcze ta manualna skrzynia, ale jakoś tam radę, no. Może nie będzie tak źle. Gorzej będzie z tymi szybszymi samochodami. Na pewno po tym meczu zmieniam na sekwencję. Pieprzę to, nie będę się bawił ze sprzęgłem, daj spokój. Dobra, tu trzeba uważać. O, w namiotach będziemy kończyć. Za górami. O, kamienie. Ty, ile tu typa jest? Tu jest trzech typa, oni zlot robią. My musimy zrobić zlot w trybie Fortnite, co? Tutaj sobie pojedziemy na sk... O kurde. Okej. Myślałem, że mnie podbije. Nie. Myślałem, że mnie podbije w tym autku. Ty, ale ten typ z tyłu mnie goni ładnie. On nie jest wcale taki zły, bo samochód, no, nie jest jego najlepszy. O, żeż ty! Nie! Szybko, jedynka gazu! Aaaa, cholera! Zasrane sprzęgło, jedź! O nie! O nie! Od razu zmieniam na ten manual, daj spokój. O kurde, ale fajna miejscówka, od razu dwa dropy i dwóch ludzi. O, ja widzę, że tutaj popularne miejsce sobie wybrałem, ciekawe. Peugeot 205 i od razu jadę na pojedynek tym autem. Ja prawie nigdy się nim nie ścigałem. Może, chyba wiem z jakiego powodu, kurde. Dobra, spróbujmy. O, jakieś wiatry są ty w grze. Co on tu wziął? Czekaj, trzeci poziom chyba wziął jakiegoś autka. Powinno grać. Tak, ma Porsche'awę. Powinniśmy dać radę. Jedziemy za nim. Zobaczymy, co Peugeot potrafi. Gdzie on jedzie? No chodźżesz tutaj. Będziemy chyba uciekać w drugą stronę, nie? Bo już jesteśmy poza strefą i strefa zaraz będzie nas gonić. O, gdzie on ucieka? Kurde, chodź na ten pojedynek! Kurde, no!
Guściu! Co on robi? Dlaczego on ma taki sam samochód jak ja, nawet chyba szybszy? Rozwali się o skałę teraz. No i co ty robi, kurde? On jedzie w ogóle w złą stronę, bo zaraz będzie nas strefa gonić. I tyle będzie z tego pościgu naszego. Ja chyba wiem, w co on gra. Teraz próbuję wziąć jakiegoś szybkiego dropa. Ta, dobra, jedzie do dropa, nie dogonię go tutaj. A, o kurde, ale za mną ktoś siedzi za to, okej, okay, czekaj. On może mnie nie widział nawet. Dawaj tutaj. No ej, dawaj! Kolejny ucieka, kurde, mam gówniane auto, co z tymi ludźmi jest nie tak? Ja stąd uciekam, bo za chwilę strefa nas zje. A nie, dobra, tu jest blisko, okej. Okay. Czekaj, ktoś siedzi w moją stronę, już się ściga. Aha, tutaj dwóch typków sobie leci. No nie, no jak tym samochodem nic tu nie zdziałam. O, w końcu jakaś zmiana. Okej. Okay. Zabieram to i znikam i jedziemy od razu walczyć. To ja rozumiem. Mam nadzieję, że... No nie, no chyba tutaj nie będzie nic lepszego, co? Nie ma już co przeglądać tutaj, ganiać za tymi dropami, tu już nic lepszego nie spotkamy. Siódmy poziom, awans z drugiego, to jest naprawdę dobra opcja. Powinniśmy sobie poradzić. Jedziemy szukać przeciwników, 27 zostało. No zobaczymy jak nam... O, już widzę kogoś, jedziemy, jedziemy. Dobra, sprawdzałem, gdzie mam klakson, tu mam klakson. Stop homie, dawaj, chodź tutaj. Gdzie on tam znika? Golf? Nie golf. Co to jest? Co to jest? Subaru. Okej. Okay. Czwarty poziom kontra siódmy. Co się wydarzy? Okej, okay, zapracamy. Dawaj Porsche. Przydałoby się szybko zerknąć na mapkę, ale kurde, nie pamiętam pod którym przyciskiem to mam. To jest kamera. O, dobra, mam mapkę. Okej, okay, możemy tu asfaltem pojechać kawałek. Gościu w ogóle pojechał w inną stronę, nawet nie zauważył, chyba że jest w pojedynku, ty. Nie zawrócił. Pojechał prosto, ty. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, no wygrana moja. Ty, ja to dopiero zauważyłem. To Porsche ma na dachu z tyłu taki malutki spoilerek. Widzicie? On się podnosi i opuszcza, w zależności od tego, jak jedziemy szybko albo wolno. Oj, chyba źle pojechałem. Oj, bardzo źle, o cholera. O, niedobrze. Da się tu wyjechać gdzieś? Tu chyba. O nie. Tu się nie... O kurde, ale gówno się prąbałem teraz, ty. Dawaj, tu jedziemy. Tutaj chyba skróty są. Ten gościu chyba jeszcze nie ogarnął, co się właściwie z nim dzieje, nie? Ja zaraz nie ogarnę, ty. O, ale się wrąbałem. Dawaj, jedynka. Mam nadzieję, że nie przyjedzie. Ty. Jakby to był każdy inny gracz normalny, to by miał przesranę. Gościu by Porsche zgarnął. Ja pierniczę, dobrze, dobrze. Tak ma być, tak ma być. To był fart. To był stuprocentowy fart, że trafiłem takiego gracza. Bardzo mi się to podobało. Okej, okay, co my teraz zgarniamy? Dajcie mi jakąś fajną furkę, no jakąś cudowną. Będzie ósmy poziom, Audi? Szacuję, że to może być Audi R8. Metro, okej. Okay. O, jedzie tu kolejny gracz. No zobacz, BMW. BMW, chodź BMW. O, czekaj, czekaj, czekaj. O kurde, nie, ja się chciałem ścigać. Dobra, dawaj tego. Siódmy poziom, siódmy kontra ósmy. Gdzie będziemy jechać? O kurde, na wprost. O, to trailcard może mi porobić. Nie wiem, ale... O kurde, dobra, dobra, ciśniemy. Jok, poszedł, co? A ten już dziesiąty poziom ma. Okej, okay, dobrze, że mnie ten nie wyzwał, nie? Ej, ja mam tylko piątkę tutaj. Co prawda fajne przyspieszenie, ale pięć biegów. Trajkat został z tyłu na razie. Dawaj, 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 dawaj. Nie mam szóstki, brakuje szóstki. Hop, i trafimy. Ohoho! Jest! W ogóle oni chyba kończyli w tym samym miejscu. Ale wiesz co, ja spieprzam z tego, z tej okolicy, dlatego że w tym miejscu skończył gościu, który miał 10 poziom. A ja biorę sobie... Co to jest? O nie, to chyba nie jest szybkie. Dobra, ten gościu jest już w wyścigu. Gdzie... Zniknął, okej. Okay. Tu jakiś inny się ściga. Czy ta furka jest szybka? Ja powiem wam, nie wiem jak ona jest tu stuningowana. Nie jechałem nie chyba ani razu w tym trybie, powiem wam. Na pewno nie jest dobry do taranowania przeszkód.
I ponieważ jest to rajdówka, na bank ma dobre przyspieszenie, ale co jest z prędkością? Podejrzewam, że tak jak w przypadku tego metro będziemy mieli 5 biegów. O, tutaj coś jedzie szybkiego. Dawaj, 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 dawaj. Chodź. O, tu mamy następnego. Kto to może być? Kurde, ale cisną, skubańcy ty. Dawaj, wyzwaj na pojedynek, Jest, kurde, to jest też metro. O, ale będzie pojedynek. Dawaj. Próbował asfaltu złapać, dobrze. Znaczy do niego. 8 biegów mam tutaj, okej. Na papierze powinienem być szybszy od metra, ale... Nie wiem. Okej. Ale gorąco. Pokonany, okej. Idzie dobrze. Może być, bierzemy to. Bierzemy. O, myślałem, że mi się pad rozłączył. Dobra, mamy. RS200 Honigan. Czy to jest szybkie? Raczej niewolne. Dobra, co my tutaj wykombinujemy? Nic, ja w tym miejscu chyba poczekam jak ten klesz. 5 graczy zostało tylko. Muszą to być koksy. Na tym etapie gry na pewno to są koksy. Jedziemy kogoś poszukać mimo wszystko. Takie coś mam przeczucie, że z tej strony, po lewej stronie mapki jest jakiś słabszy gracz. I chyba nie ma sensu zmieniać tego Honigana, nie? Na coś szybszego. Chociaż ja wiem, on pewnie nie ma też wysokiego V-Maxa, ale za to... O kurde, coś tu jest. Bronko! Dawaj, go! O kurde, z Bronkiem to będzie ciężka sprawa! Dawaj, kurde, jak pokonam Bronko! Jest! Oby się udało, ty, pokonałem Bronko! Ale fury chyba nie zmieniam, bo Bronka nie opanuje. Funko, nie biorę Funko, zostaję przy tym aucie, bo ten jest łatwiejszy do opanowania dla mnie. Ale mi serducho bije. Ty, tu mamy następnego typa. Ty, gościu się wycwanił. Jedzie gdzieś tutaj, no, co oni robią? Wyzywają się? Ty, tu jest jakiś... O kurde, Funko! Funko kontra metro? Albo coś podobnego. Ariel Nomad? Co? Ej, Ariel go wyzwał na pojedynek. What the hell? Czy on... On wyzwał 10. poziom na pojedynek? Co jest? Co z tymi ludźmi nie tak? Dobra, ej, co my tutaj zrobimy? Chodźmy na autostradę może, co? Nie wiem, kurde, nie wiem w którą stronę. Zaryzykuję, pójdę na autostradę. Hop. Idzie. Dobra. 3 graczy do końca. Strefa się jeszcze zmniejsza i szybko poszedł ten mecz. Ludzie bardzo agresywnie zaczęli się chyba tutaj niszczyć. Z tego co widzę. Nie jechałem dawno tym RS200, powiem wam. O, ktoś się tu do mnie zbliża chyba. Tak, tu jest jakiś typ, o, patrz. Ja pierdziele, ty! Z kim ja gram dzisiaj? Ktoś wziął drop, a nie, to koniec... A kurde, to już chyba koniec pojedynków. Tak! Kurde! Nie udało mi się go pokonać. Zach, muszę wrócić do autostrady. O, ale tam jest z kolei Lambos. Lambos może mnie rozwalić. Cholera, niedobrze. Lambos jest bardzo szybki na autostradzie, a mój RS200 podejrzewam, że tak 250 i zadyszka będzie, nie? Już 250 km na godzinę. Oj. Co tam jedzie? Też Lambos, okej. A bo to ten Lambos, co ja go wyzywałem, okej. Funko, jak poleciał, ty! A jeden! Lambos odpadł, bo za wcześnie pojechał! Zostało 2 graczy? Tak, zostało 2 graczy! Ja się... To jest ostateczny pojedynek, tak jakbym teraz tego typa wyzwał na pojedynek, nie? Zobaczmy mapkę. Okej, tu trzeba już wbijać się w teren.
chyba, nie wiem, ale no tak mniej więcej w linii prostej próbuję. Czy to dobra decyzja? Oby, kurde. O, żeż ty, kurde. O, ale poleciał ty. Tylko on ma napęd na tył, wiecie, funko jest trudne, chyba napęd na tył. Nie wiem jak tutaj, jak poleciał, kurde ty. Oh, fuck. Gaz, 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 nie poddaję się, jadę do końca. 3 kilometry jeszcze. Pojadę chyba drogą. Jak tym funkiem tam lata? Tu kawałek drogą i zaraz zjadę, o, gdzieś tutaj. Wow! Ha! O kurde! To było grube! Ziomek, to było grube! I to była wywalczona druga pozycja! Dawno tak ostro nie walczyłem o drugą pozycję! To było naprawdę... Wow! Co to był za mecz? Co to był za mecz, ziomek? Ale przeżyłem, przeżyłem, to się liczy. Szlak by to. No ten ostatni pojedynek był, no kurde, te samochody na końcu, co się ma w eliminatorze, one są tak szybkie. Jeszcze jak się skacze na tych wybojach, naprawdę ciężko jest opanować samochód. Jakbyś chciał grać na kamerze z kokpitu, grając na kierownicy, jest praktycznie niegrywalny ten tryb. Bardzo ciężko jest, nie? Na pewno lepiej bym samochód ogarnął podczas lotu czy coś tam, ale nie widziałbym tego, co jest tam gdzieś, wiesz, bardzo daleko za pagórkiem. Tak jak, o, na przykład leciałem tutaj tym autem i już z daleka widziałem, że jestem rozpędzony na skałę, nie? Jak leciałem tym RS200 w pewnym momencie. I już mogłem wcześniej sobie dużo wyhamować, że okej, muszę tutaj jakoś wywrócić. O, wtedy co był ten pojedynek z Murcielago, co gościa wywaliło z meczu. Funkiem poleciał jak dzik w... jak to się mówi? W jagody? podobała mi się ta jazda, ale nie wiem, takie dobrady. Ostatnio tutaj sobie startuję trochę. To jest ta długa prosta, która prowadzi cię na Festival Horizon i można szybko jakimś gównianym samochodem się stąd urwać, nie? W ogóle dzisiaj gram już na nowej karcie graficznej, jest to RTX 4080. Czy waszym zdaniem widać jakąś różnicę w grafice? Jak myślicie? Gra wygląda lepiej czy płynniej? Płynnie raczej nie, no bo to wideo jest nagrane w 60 FPS-ach, więc widzicie tylko te 60 klatek. Ale no, wydaje mi się, że karta jest chłodniejsza, ona jest teraz użyta gdzieś tak w 30%, podczas gdy tamta moja poprzednia karta grzała się mocniej, miała tak około 50 stopni, jak grałem sobie o tak jak teraz, a teraz ma ta karta gdzieś tak około 43, coś takiego, także różnica w temperaturze jest spora. Radiator jest taki ogromny, zresztą zobaczcie sobie mój odcinek, jak testowałem DLSS 3 i tam właśnie pokazuję wam, jak buduję sobie ten mój komputer, znaczy rozbudowuję sobie o tą nową kartę graficzną po prostu. Bardzo, bardzo fajny sprzęcik. Gonię tu kogoś i gonię, i gonię, i gonię. A, bo to Garbi jest. No trudno, trzeci poziom kontra pierwszy będzie. Gdzie jest Garbi? Tu, jedziemy. Myślę, że będziemy musieli chyba zawrócić. A, jednak nie, okej. Okay. Dobra, jedziemy. Nie wiem, czemu gościu jechał tutaj zamiast sobie wjechać na autostradę i... dojechałby szybciej do jakiegoś celu czy cokolwiek, nie? On jakoś tutaj sobie cisnął. On nic ciśnie... O kurde. Ale drzewa... Dobra. Wyzywam wszystkich jak leci. Koniec z zasadami, słuchajcie. Już za dużo się naprzegrywałem tutaj z tymi prosami. O, fuck. Cofaj. Zaraz przegram i z tym Garbi mi tyle z tego będzie. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, nie przegram chyba, nie dam się. Ty Garbi mnie dogonił, cholera. Muszę sobie tą drugą kierownicę podłączyć, żeby móc się szybko obracać, wiesz, do tyłu, nie? Nie, ja już nie jadę tu w drzewa, a zresztą tu woda jest. Haha, gościu się wrąbał w tą wodę. Jeszcze garbusem.
Najgorzej, współczuję mu. Ja mu szczerze współczuję. Prawie mnie pokonał, no. Ty, ile na stadionie jest rzeczy. Idę popatrzeć, czy coś fajnego. Albo nie, bo tutaj już mam kogoś do ścigania, mam X6M. Kurde, to let's go. Cy, ten tutaj nie wziął tego dropa, to musi mieć coś dobrego, skoro opluł takie coś. Ale poleciał, Ty, nie chcesz się ścigać z moim X6M? Jadę za nim, bo ja jestem żądny krwi po ostatnim meczu. Szukaj jeszcze jakiegoś dropa, ale wolnego auta nie ma na pewno. Popatrzmy na mapę, okej. I zobaczymy. Jest tutaj gdzieś sobie coś kombinuje. Chyba mnie zauważył już na swoim radarze. Wjeżdża na street scenę. O kurde, mnie też ktoś goni. Ja się stałem zwierzyną, okej. Let's go. O kurczę, ale zrobił. Ładnie to zrobił. Exomotiv. Ktoś na mnie polował! Ale pocisnął tym Exomotiv. O, to jest taki, ten co tak szybko przyspiesza, ale ma niskiego Fomaxa, nie? Ja mam czwarty poziom, on szósty. Myślę, że powinniśmy mieć tutaj podobne szanse ze względu na Fomaxa w X6. Ale oczywiście jedziemy na całość. O kurde. Dobra, ciśniemy. Jeszcze nie jest koniec. Piątka. Kurde, on jest dużo bliżej. Ale może się jeszcze rozwali, wiecie jak to jest. Albo ja. Okej, tu omijamy. Tu omijamy. O, chyba trafił. Kurde, trafił. Audi RS6. Patrzcie, jak mi się fajnie dropło. Drugi poziom tylko. Ale mocy dużo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj już widzę jakiegoś typka. Co on ma za furę? Coś niebieskiego. BMW X6? Albo Volvo? Ciężko powiedzieć z tej odległości. Jedzie gdzieś na skraj strefy. O kurde, czy to jest cwaniaczek? Hej, jest tutaj cwaniak? Czekaj. Co ty kombinujesz? To jest chyba X6. Jest X6! Jest, mamy cię. Jedziemy. O, kurde, jesteśmy na górach. X6 to jest czwarty poziom kontra moja Audica, jak myślicie? Mam szansę, czy nie? Ja myślę, że mam. Gościu objechał góry, no ciekawe. Inne podejście? Myślę, że ta Audica poradzi sobie z tą X6. Jeśli sobie... O, kurde, kamień. Ho, mało brakowało. Jeśli sobie nie poradzi, to moja teoria są... To moja teoria co do tej RS6 jest, no niestety, błędna. Gdzie on pojechał w ogóle? Gościu pojechał do... Chyba, że zerknął na mapkę i zna jakiś lepszy skrót. Co on robi, ty? Ej, gościu się chyba zawiesił, tak jak tamten na poprzednim meczu. W sumie w tym całym miejscu go złapałem mniej więcej, nie? Tamtego. Dobra, tutaj możemy sobie skrócić. Gościu jedzie przez góry, trochę mu to zajmie, powiem szczerze. Nie, żebym się gniewał z tego powodu, ale no... Jego sprawa, jak tak lubi. Ja pojadę przez wioskę tu. Trochę źle zrobiłem, mogłem po prostu jechać asfaltem, nie? Ale mam obsrane gacie, że on jednak dojedzie do celu. Kurde, gdzie to jest? Okej, nie wiem co to za pora roku, czy teraz jezioro jest wyschnięte, czy nie? To jest bardzo ważne w tym pojedynku. Dawaj, Audi! Ja jadę przez most. Jeśli... Chyba nie jest wyschnięte, chyba jest zalane. Okej, to może być bardzo ciekawe. Gościu pojechał tam to... Ale głupi pojedynek. Zamiast jechać normalnie asfaltem, to pojechałem jakoś tak. Jest woda. Okej, nie można przez nią przejechać. To jest bardzo ważne w tym pojedynku. Gościu pojechał sobie tam dookoła. Uciekaj ode mnie! Chciał mnie zderzyć gnój śmierdzący. Przez niego mógłbym przegrać, znaczy mieć niższe szanse. Przegrać jeszcze mogę. Jedziemy. Okej, i patrz, gościu jest po drugiej stronie tego jeziora i on musi jechać na następny most bardzo daleko, żeby przejechać do tego punktu tutaj, do którego ja już się zbliżam. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kiedy jest wyschnięte to jezioro, a kiedy nie jest, no. Okej, dobra, i teraz sobie tutaj skręcimy.
No i who is the boy, no? Who is the boy? No sami powiedzcie. Elegancko zrobione. Nie przejechałby tam, bo zatopiłby się do tej wody. Ona nie jest taka płytka, nie? Zatopiłby się do tej wody i po prostu by się mu auto cofnęło. I tyle. Jaki pojedynek w ogóle. Wywracał się jeden z drugim, ten pojechał gdzieś w ogóle w inną stronę. No ale co, może, że wygrałem, nie? A, tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, jest ukryty. Kryje się. Gdzieś on tu jest, czekaj, widziałem go przed chwilą. Jest, patrz. Co ma? Maserati, okej. Okay. Gdzie on? O kurde, tutaj. Jedziemy! Maserati kontra BMW, co jest lepsze? O kurde, Maserati chyba. Jedziemy. Gaz. Dobra, mam trochę z górki, powinienem go podgonić. Półtora kilometra, to jest koniec meczu już właściwie. Muszę się skupić. O, tutaj, dobrze. Trochę droga. Już mi się nie podoba ta droga. O, nie podoba mi się bardzo. Kurde, gościu też o coś zahaczył tam. Pod górę? Dobra, może być pod górę. Zobacz. O! O, coś ty zrobił! BMW, halo! Jeżdż do góry! Gaz. Co to BMW? Maserati lepsze, no! No co za paproch jeden! Już takie fajne auto miałem i musiał się zdarzyć jakiś ogarnięty gracz wyjątkowo dzisiaj, no! Dzisiaj samych takich nieogarów spotykam, a ten akurat jakiś taki dobry. O, lecimy! Miniacz kontra Focus. O, zobaczymy jak pójdzie, no. Nie no, tutaj nie wróżę mu nic dobrego. No, mini jest niestety wolne, ale no, wszystko może się zdarzyć. Byleby sobie teraz powoli jechać do celu i raczej wszystko będzie w porządku, nie? Wiecie jak z tym mini jest, prawda? Może naprawi? Ja wątpię. Oni tutaj nic nie robią z tymi samochodami w tym trybie. One po prostu są jakie są. Samochód jest chyba w tym samym poziomie nawet co mój Focus, nie? Zobaczcie co robi Focus. Tutaj chyba gdzieś mostek jest. Ale już pojadę sobie tak, ło. Też będzie dobrze, nie? O, tutaj mamy taki gładki zjazd. Cyk, cyk. Elegancko. Nie trzeba się przejmować. O, drzewo. O kurde ty. Focus. Okej, to było... Było bardzo blisko. Nawet całkiem nieźle się odwrócił ten Focus, trzeba przyznać. Ty, co ten gościu robi? Czy on chce wygrać? Nie. Mój Focus wygra to na pewno. Blisko był, kurde, skubany. Pierdzielony, ty. Prawie to wygrał. No ładnie pojechał tym miniaczem, trzeba przyznać. Exo Motif, Exocet, lecimy. Exocet brzmi jak ocet. Jedźmy sobie. Tu widziałem kogoś na blisko od razu. A kurczę, coś tam zrobił. Aha, wziął dropa, okej. Jedziemy do niego, o, od razu! Kurde. Trąbik sobie szykuje, ma to. Okej, będziemy jechać w tamtą stronę, super. Hej, siemaneczko! I go w tą stronę, na bank, będzie w tą stronę, na bank. Jest, udało się. 3 kilometry do celu. Czy jedziemy w linii prostej tak w ogóle? Nie wiem. Bardzo niski ten samochód, ten, który mam teraz. On ma jakąś potrzebę też nie najgorszą, bo zobaczcie. Nawet mi z mapki nie zniknął jeszcze. Tutaj mam coś takiego. Kurde, no, powiem ci, ciężki wybór teraz. Jadę na przełaj, no w końcu to jakaś taka offroadówka jest, nie? A prędkość maksymalna nie jest moją mocną stroną w tym momencie, dlatego powinienem raczej gdzieś tutaj próbować. Za to moją mocną stroną jest przyspieszenie. Ty, gościu mnie dogonił! Okej, ja tu tak szybko bym nie jechał, ja tu specjalnie zwolniłem. Tu jest dużo różnych takich domków, oczywiście drzew i w ogóle wszystkiego, co możecie rozbić i zatrzymać do zera w mgnieniu oka. Już nie mówiąc o tym, jak ktoś gra na kierownicy, to już w ogóle ciężko jest ominąć. Ale w tym momencie, jakbym grał na kamerze z kokpitu, to nic bym nie widział. To, co jest dalej przede mną. Jak trochę lepiej poznam mapkę, to wtedy sobie zrobimy taki challenge, że będę musiał wygrać tryb Fortnite na widoku z kokpitu. What? Nie możecie mi tego zrobić. Na pewno czuję się jakieś niezdrowie. Kurde, już to jest szaleństwo czyste. Co tu się wyrabia? Tu dużo graczy jest.
Jeden przy drugim, 18 typa jeszcze zostało. No to nie, to już jest taki zaawansowany moment tego meczu. Czy etap raczej. Chodźcie tutaj, kogoś tam widzę. A czy oni się zaczną zaraz ścigać? A, chyba tak. Coś tam są za blisko siebie, no już tam wyzwał jeden drugiego. Kurde, zobacz jak poszli, zobacz. O kurde, tu 8 poziomy są, to nie są żarty, ty. No nie no, ja też mam 7. Miałbym, o, następny jest typek. Miałbym szansę, wiesz o co chodzi. Ty tam był jakiś z tyłu drop, co to było? 3, 5 poziom, dobra, oddać to. Tutaj coś mamy. Kogoś. Chodź kogoś. Co to tu? A, to kombinator jest zasrany. To jest... co to za auto? X5 chyba, M. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Gdzie uciekasz? Kurde, to jest... właśnie nie wiem co on kombinuje, nie? Nigdy nie wiesz na kogo trafisz tutaj. Czy na jakiegoś ważniaka, czy na jakiegoś kurde paprocha. Dawaj, chodź paproch. 7 poziom, kurde, on ma to samo auto co ja! Gdzie ty uciekasz, gościu? Dawaj, jedziemy! Ho-ho! Jak mu headshota strzeliłem, ty! 700 metrów?! O kurczę, trzeba się mieć na baczności. Ja co zapomniałem, że to się w ogóle można spychać, ty. Powinienem częściej to robić. Przecież od tego jestem tryb, to jest czysta walka! Dobra, jadę tam na górkę. Tam na górce zmienię sobie samochód. Mam nadzieję, że na lepszy od tego. O nie, na pewno nie Camaro. Pieprze, kurde. Nie! Nie Camaro! O Boże! O Boże, ja nie pojadę pod tą górkę teraz! O! Ja chciałem zostać przy Kajem! Nie! Muszę zmienić samochód szybko, kurde! Nie! Dobra, tam jest... nie no, nie będzie żadnego fajnego dropa. Jedyne co ja mogę zrobić, to poczekać tu na górce i liczyć na cud, że końcówka będzie w jakimś miejscu przystępnym dla Camaro, żeby tam dojechać. Czy ja opiłem monitor? Kuźwa. Ja nie mogę tak często grać w ten tryb, wiecie? Raz na tydzień to jest max. Za duże emocje są. Dobra, gdzie my jesteśmy? Prawie na środku mapy. Czekać, jechać, wyjść z gry, nie wiem co, Alt F4 chyba. No tu już nie ma innego wyjścia, nie wiem co mam zrobić. Aaa, właśnie przypomniało mi się, że my mamy coś takiego jak Launch Control. To nawet pomaga w Camaro, więc jak będę chciał stąd ruszyć... ja zostaję na tej górce do końca meczu, nie ruszam się stąd. Czekam na punkt ostateczny i ja się stąd rozpędzam. Jak Camaro się rozpędzi, cisnę do tego celu i koniec. Mam nadzieję, że nie będzie nigdzie pod górkę jakąś offroadową, bo Camaro tam nie podjedzie. O cholera, muszę stąd jechać. Nie chcę nawet myśleć, gdzie będzie ostateczny pojedynek, no ale znikam stąd, bo już się strefa zmniejsza. Ktoś ma 10 poziom Honigana! 5 typa zostało. Dobra, wytestujemy Launch Control chociaż. No. 30 sekund do końca. Gdzieś tam widzę, że na środku strefy się typy ustawiają. Kurde, hamuj Camaro, co ty? Launch Control, hello, dobra, weźmy chociaż na ten asfalt, weźmy już wszystko jedno, kurde. Pewnie będziemy gdzieś w tą stronę jechać, nie? Daj spokój. Final showdown in 3, 2, go! O, dobra, tutaj, okej. Okay. No nic, no. Jadę, no co mam zrobić? Stać mam w miejscu, no. Zobaczymy, co się stanie, no. Cholera wie, nie. Camaro w końcu, no. Najgorszy samochód na tym trybie. Jadę przez stadion, w ogóle gościu omija stadion. Ciekawe dlaczego. Ja się nie boję, pojadę tutaj, o. Przecież można normalnie stadionem, nie? Benz! O. Że tutaj chyba na hopce można dachem uderzyć.
tylko trzeba trochę przyhamować, tyle. Jadę, no kurde, co mam zrobić? No przecież nie będę tam czekał w miejscu, nie? O kurde. Dawaj, Camaro. Wierzę w ciebie, żartowałem. Dobra, wierzę, no. Będzie w ogóle, bo tak wydaje się, jakby było za miastem trochę, co? Gościu tu ładnie sobie shooterkiem jakimś poleciał. O, pominąłem ten shooterek. Camaro nawet w krater pometeorytowy bym nie trafił, a co dopiero w shooterek. Daleko, kurde, ten punkt, nie? Strasznie daleko. Gdzie to jest? Ta mapa jest za duża. Ej, czemu? Ej, ja chciałem zostać przy tamtych kajencach. Drugi jestem! Wow! Okej, czyli wyprzedziłem tych dwóch gamoni, co zostali gdzieś tam z tyłu. Camaro! Kurde, to Honiganem... No ale Honiganem jednak lepiej tak wywalczyłem tamten mecz. Tak bardziej mi się podobał jednak, no. Tutaj też nie było źle, ale to Camaro na końcu sfailowałem kompletnie. Chciałem nacisnąć na kajenkę. Ale myślę, że kajenka i tak by była za wolna. Chociaż nie podskakiwałaby tak mocno, wiesz, tutaj przy tej końcówce, nie? Tak jak Camaro nie mogłem trafić chociażby w ten shooterek i tak dalej. No wiecie, no Camaro, no. Camaro się każdemu może przydarzyć, no. Ojej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że poprawiłem wam humor i że miło spędziliście czas. A teraz aktualnie podczas nagrywania tego odcinka pogody są paskudne. Także jeśli u was jest teraz brzydka pogoda, to piszcie w komentarzach, czy udało mi się poprawić wam nastrój i zaszczepić was jakąś pozytywną energię. Jeśli tak, to cel tego odcinka jest wykonany. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!